Bezpieczna Autostrada. To inicjatywa, którą rozpoczęliśmy w 2017 roku. Cyklicznie spotykamy się w całej Polsce, w wielu miastach, również tutaj w Gdańsku, po to, żeby szerzyć ideę bezpieczeństwa. Robimy to wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z Tadeuszem Zagajewskim, który jest założycielem i dyrektorem generalnym, i z synem Tomaszem, który jest prezesem zarządu, po to, żeby połączyć nasze doświadczenia ubezpieczyciela, kompensy, bo jako ubezpieczyciel oczywiście wypłacamy odszkodowania, bo to jest nasza rola i nasze zadanie, ale dużo ważniejsza jest ta rola, która jest chwilę przed wypłatą odszkodowania. Jak zapobiegać wypadkom i jak zapobiegać nieszczęściu na drodze. Mamy tutaj wiele namiotów. W tych namiotach się bardzo, bardzo dużo dzieje. Sprawdzamy zdrowie, mierzymy ciśnienie, sprawdzamy poziom cukru. Mamy dalej pierwszą pomoc i to jest tutaj domena przede wszystkim pana Tadeusza, który prowadzi co półtorej godziny, prowadzi tutaj szkolenia, pokazuje, jak udzielać pierwszej pomocy. Mamy fantomy, można przećwiczyć, można nauczyć się. Mamy mogą się nauczyć wiele, jak pomóc małemu dziecku w momencie, kiedy się dzieje coś niedobrego. Ale przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, jak wygląda pierwsza pomoc. Różnorodność działań, które prowadzimy, pozwala wszystkim nas odwiedzającym skorzystać zarówno z badań, zarówno z wiedzy o bezpieczeństwie, a także nawet z przyjemnych, relaksacyjnych masaży, które są także nieodzowną częścią bezpiecznej podróży dla kierowców. Wiele osób, ucząc się pierwszej pomocy, na początku twierdzi, że to doskonale zna, ale jak się okazuje, ta wiedza ulatuje nam bardzo często i dzięki takim spotkaniom możemy tę wiedzę poszerzać i pogłębiać i utrwalać. Oby ona nam się nigdy nie przydawała, ale jest to wiedza, którą zdobywałem przez kilka minut, a pozostaje nam na całe życie. W ramach naszej kampanii organizujemy jednodniowe eventy, ale kompensa pozostawia ślad po swojej obecności na dłużej. W każdym mieście, w każdym miejscu, w którym organizujemy kampanię, zostawiamy defibrylator. Przekazujemy go na ręce władz miasta i jest on do dyspozycji wszystkich mieszkańców lub też turystów, którzy znajdują się w tym mieście, a jest dostępny przez 24 godziny na dobę. Od momentu, kiedy rozpoczęliśmy nasze działania w ramach Bezpiecznej Autostrady, poprawiła się sytuacja na naszych autostradach. Mniej ludzi ginie i mniej jest wypadków. Natomiast co trzeba robić? Edukować. Czy w kategoriach kursów, poważnych szkoleń, wystarczą takie pikniki rodzinne jak tutaj. Tu właśnie ludzie uczą się, jak poruszać się po autostradach i po innych drogach, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Są po prostu całymi rodzinami. To jest najważniejsze. Zapraszamy wszystkich Państwa na kolejne wydarzenia, które planujemy w 2024 roku. Naszym celem jest szerzenie idei bezpiecznej jazdy.